Partia zaczęła się od posunięcia C4, czarny odpowiedział B6, poszło skoczek C3, goniec B7, biały w tym momencie zajął centrum E4, więc czarny kontruje, no i biały chce się tutaj rozwinąć na skrzydle królewskim, więc gra posunięcie G3, czarny zagrał sobie skoczek C6, rozwinął skoczka, no to goniec tutaj wyszedł na G2, pełna agresja czarnego, H5, biały tutaj skromnie H3, teraz goniec czarnego został wyprowadzony na C5, skoczek E2, czarny zagrał hetman F6 i tutaj biały sobie pomyślał, ha, co za frajer, nie? Przecież pakuje skoczka na D5, atakuje hetmana, atakuje na C7, no i on musi się cofnąć, żeby tutaj obronić. No ale partia zakończyła się po hetman bije F2 i ze smutkiem muszę stwierdzić, że ja tutaj grałem białymi i to była najgłupsza partia w mojej karierze na chess.com.